zamontowane. Można teraz spuścić olej, zalać nowy. No i wezmę jeszcze dalej nowy płyn chłodniczy i nowy płyn wspomagania. I spróbujemy odpalić samochód. I zobaczymy, co z tego będzie. Idę spuszczać olej. Co do wymieniania płynu wspomagania lub jego uzupełniania, zalewamy płyn, odpalamy silnik, kręcimy kierownicą, żeby pompa przepompowała cały płyn wspomagania, wyciągamy stary płyn, dolewamy nowy, świeży i z powrotem kręcimy kierownicą. Trzeba to robić dotąd, aż po prostu płyn będzie klarowny, czysty, żeby wyglądał tak jak nowy, tak? Bo za każdym razem się miesza ze starym, który został jeszcze gdzieś w wspomaganiu czy w innych zakamarkach.